Puls Biznesu. Do słuchania. Na problem białoruskiego kryzysu gospodarczego patrzyliśmy dotychczas w tym podcaście z punktu widzenia makro. Pora na spojrzenie mikro, czyli z punktu widzenia przedsiębiorcy. Na Białorusi działa wiele polskich firm, część prowadzi tam produkcję i sprzedaje produkowane wyroby, część tylko handluje tym, co wyprodukuje w Polsce. Tymczasem od jakiegoś czasu w białoruskich mediach społecznościowych krążą niepokojące informacje o planowanych przez tamtejszą administrację sankcjach, których ofiarami miałyby paść właśnie m.in. polskie przedsiębiorstwa. Z drugiej strony firmy, które na przykład sprowadzają z Białorusi surowce do produkcji, zaczynają mieć kłopoty z regulacją należności. Rozmawiałem niedawno z przedsiębiorcą, któremu bank, polski bank, odmówił realizacji przelewu, choć jego odbiorcą miał być wcale nie białoruski przemysł, ale pośrednik zarejestrowany w dodatku w Austrii. Działalność na białoruskim rynku staje się więc coraz bardziej ryzykowna, a to ryzyko ma wiele różnych źródeł. O problemach polskich i białoruskich przedsiębiorstw i źródłach tych kłopotów opowiada Andrzej Szurek, autor wideobloga Ze Wschodu. Dokładnie tak się dzieje i to mówimy o kryzysie dosyć długotrwałym, bo tak naprawdę ubiegłoroczna sytuacja związana z protestami na Białorusi pogłębiła pewne procesy. Białoruska gospodarka była de facto w pewnej stagnacji od 2014 roku i to były lata z niedużym wzrostem gospodarczym lub brakiem tego wzrostu gospodarczego, ale tak naprawdę sytuacja z ubiegłego roku pogłębiła następujące problemy związane między innymi z siłą nabywczą białoruskich konsumentów, która spadła poprzez spadek wartości białoruskiego rubla między innymi, ale też spadek siły nabywczej całego, powiedzmy, społeczeństwa. No to nie jest tajemnicą, przecież widzimy, ile ludzi z Białorusi chociażby wyjechało do Polski, ale też ilu specjalistów w zakresie IT czy menedżerów firm technologicznych, tych, którzy zarabiają właśnie najwięcej i dostarczają jakby tych pieniędzy dla gospodarki, wyjechało z kraju, więc dla tych firm, które rozpatrywały rynek białoruski jako rynek dla samej obecności na tym rynku i sprzedawania dóbr na ten obszar, na pewno jest to duży problem, który nie rozwiąże się w ciągu kilku kwartałów, bo widzimy tak naprawdę, że ta sytuacja niebezpiecznie się zaczyna zadamawiać tak naprawdę tej rzeczywistości gospodarczej i politycznej. I Białoruś po prostu w najbliższych latach nie zanosi się na to, że zostaną tam przeprowadzone reformy, które będą impulsem właśnie do ponownego ściągnięcia, no chyba, że dojdzie do zmiany na szczycie władzy i wprowadzenia pewnych systemowych reform, które znowu zachęcą chociażby ten sektor IT do pracy na Białorusi, bo tutaj musimy pamiętać, że taka systemowa praca była przeprowadzana kilka lat wcześniej, utworzenie Parku Wysokich Technologii przez jednego z późniejszych kandydatów na prezydenta Białorusi, no właśnie było taką inicjatywą i udało się nawet stworzyć taki pozytywny imidż, powiedzmy takiej Doliny Krzemowej na obszarze byłego Związku Radzieckiego. No to już jest przeszłość. Są też takie polskie firmy, które przymierzały się do wejścia na rynek białoruski, czasami z myślą o tym, żeby to był taki pomost do wejścia na rynki rosyjskie, bardzo duże, atrakcyjne, i wstrzymują się z takimi decyzjami, czyli one jednak będą musiały długo poczekać na możliwość atrakcyjnego wejścia na tamte rynki. Bardzo dużo firm planowało tak naprawdę tą ekspansję na wschodzie od wejścia na Białoruś, między innymi z tego względu, że musimy zwrócić uwagę, że większość przygód zagranicznych to jeszcze powiedzmy w poprzedniej dekadzie, w sensie w latach 2000, czyli na początku XXI wieku, większość przygód zagranicznych polskich firm zaczynała się od Ukrainy i tutaj doszło do pierwszego takiego sparzenia dotyczącego niestabilności prawa i zasad biznesowych panujących na Ukrainie. I tutaj w kontrze była stawiana Białoruś jako ten kraj, pomimo że niedemokratyczny, ale jednak bardzo stabilny i przyjazny dla biznesu, i ten wizerunek rzeczywiście był promowany i on w pewnym stopniu był też zgodny z prawdą. Czy wiele firm zachęciło do wejścia i bardzo sobie te firmy chwaliły. To było kontynuowane, natomiast w obecnej sytuacji wiele firm po pierwsze, nie tylko ze względów powiedzmy takich politycznych i wizerunkowych, nie chce podejmować współpracy z Białorusią, ale
boi się też konsekwencji. Musimy pamiętać, że sankcje, które zostały wymierzone w tym ostatnim pakiecie, powiedzmy tym majowo-czerwcowym ze strony Unii i Stanów Zjednoczonych, są wymierzone zarówno jakby w konkretne osoby, a to już jest lista ponad 100 osób, jak i również konkretne przedsiębiorstwa i te spółki, które handlują z przedsiębiorstwami, które mogą handlować z tymi osobami albo z przedsiębiorstwami należącymi do tych osób znajdujących się na liście sankcyjnej, no narażają się też na oczywiste ryzyka. Każdy gdzieś tam w biznesie chce te ryzyka niwelować, więc ta Białoruś jest omijana. No, z jednej strony można mówić, że szkoda, bo jest to jednak okno na świat, na te rynki, które tradycyjnie polska produkcja była bardzo popularna i miała wygospodarowaną swoją niszę, no ale jednak biznes ma to do siebie, że bardzo dobrze kalkuluje ryzyka i rzeczywiście taka obecność na Białorusi jest obecnie w obszarze wysokiego ryzyka, jeżeli chodzi o konsekwencje różnych kar. Te sankcje działają bezpośrednio, ale mają też takie skutki pośrednie. I tutaj bywają czasami bardzo zagmatwane relacje, które trudno zrozumieć, ale no, warto brać pod uwagę. I tutaj są pewnego rodzaju przykłady na to. Podam taką postać pewnego rosyjskiego oligarchy, rosyjskiego, bo ma obywatelstwo Federacji Rosyjskiej, Michał Gucyriew, który jest z pochodzenia Inguszem, urodzonym w Kazachstanie. Między innymi należą do niego koncerny paliwowe, ma udziały w koncernie Rusneft, nie mylić z Rosneftem, ale też chociażby w giełdach kryptowalut, czy też w bankach, instytucjach finansowych. Jest to też ważna figura, jeżeli chodzi o białoruską gospodarkę i prowadzenie interesów na tym rynku, szczególnie w segmencie nowych technologii czy też współpracy z giełdami kryptowalut. I to taka ciekawostka związana z tą postacią. Akurat jego syn wycofał się w ostatnich dniach z rady nadzorczej jednego z białoruskich banków. Jego syn akurat nie znajduje się na liście sankcyjnej, no ale dobrze wiemy, że Unia Europejska przygotowuje nową partię sankcji już w listopadzie i można mniemać, że jego wycofanie związane z tym, aby nie było powiązań, tak, między nim a instytucją. I to pokazuje, jak bardzo umiejętnie trzeba się poruszać, jeżeli ktoś chce prowadzić interesy z firmami, nawet nie bezpośrednio z Białorusią, ale z firmami, które są mocno zaangażowane w Białorusi, jak mocno trzeba patrzeć na różne powiązania i być ostrożnym w pewnych relacjach. Może się tak zdarzyć, że na takie relacje z jakąś firmą, która w pośredni sposób jest objęta sankcjami, trafią polskie przedsiębiorstwa i wtedy cały biznes i pomysł na transakcje bierze w łeb. Bierze w łeb, natomiast też bym nie demonizował tych ryzyk, one są jakby jasno skalkulowane i można podchodzić do tego, że co innego i inny sposób do ryzyk podchodzi instytucja finansowa, bank, które są mocno wyczulone, a w inny sposób spółka prowadząca chociażby działalność handlową, tak? No bo jeżeli umowy zawierane są z firmą, no, która nie jest stricte w tych, powiedzmy, kluczowych segmentach, czy to nawozowym, czy produktów ropopochodnych i nie jest powiązana jakby z tymi osobami z tej listy, no raczej się nie ma czego obawiać, jeżeli nawet firma, z którą handlują, gdzieś tam zawierała historycznie transakcje. Natomiast tutaj na pewno byśmy spotkali przykłady, że instytucje finansowe są pod tym względem bardzo wyczulone, jeżeli chodzi o czy to udzielanie finansowania, czy obsługę przedsiębiorstw, które działają na tym rynku. Powiedzieliśmy o funkcjonowaniu polskich firm. Jak to wygląda z takiego mikroekonomicznego punktu widzenia, z punktu widzenia białoruskich przedsiębiorstw? To jest bardzo ciekawe zagadnienie, bo ono jest gdzieś tam powiązane stricte z polityką i wiele tych firm, bo tutaj mówimy o firmach, powiedzmy, no, państwowych, półpaństwowych, czy powiązanych z osobami zajmującymi stanowiska urzędnicze. No, 75% przedsiębiorstw na Białorusi to są firmy w jakiś sposób kontrolowane przez państwo. Szuka sobie nowych rynków i tutaj jest duża praca po stronie ambasad białoruskich o znalezieniu rynków w Afryce czy w Ameryce Łacińskiej, ale musimy mieć tutaj pamiętać, że to jest też taki pewien chwyt propagandowy ze strony władzy i uspokajający grupy biznesowe, że zobaczcie, my nie jesteśmy zdani tylko na Europę, zaraz sobie znajdziemy szereg innych rynków i to oczywiście jest od kilku lat powtarzane, natomiast tak naprawdę liczby, jeżeli chodzi o przepięcie tej struktury handlu na korzyść właśnie chociażby rynków afrykańskich, Ameryki Łacińskiej czy azjatyckich, no nie jest na razie duże, natomiast doskonale wiemy, że
to jest proces, tak, rozpisany też na kilka lat. Znamy jakby historię sankcji polskich i rosyjskich w 2014 roku, sankcji wobec polskich produktów żywnościowych i wiemy, że to znajdowanie rynków oczywiście jest możliwe, ale nie jest to możliwe z tygodnia na tydzień, czy nawet z miesiąca na miesiąc, więc tutaj oczywiście sobie radzą, szukając nowych rynków i biorąc pod uwagę, że ten 2021 i 2022 będzie rokiem też spadków obrotu i wyniku finansowego, bo tak naprawdę musimy pamiętać, że większość sankcji naprawdę zacznie mocniej dotykać białoruską gospodarkę właśnie zimą i na wiosnę 2022 roku. Mamy też do czynienia z pewnego rodzaju paradoksem. Mam na myśli obligacje państwowe białoruskie, które utrzymują się na niewysokim poziomie. Ten kupon jest na poziomie około 6,5%, czyli niewysoki. Jak to należy rozumieć? To jest bardzo ciekawe zagadnienie, bo my często słyszymy o tym, że białoruska gospodarka pada, rozlatuje się, sformułowania o bankructwie, no ale tak jak jeżeli uspokoimy trochę emocje i spojrzymy na to, czym jest tak naprawdę bankructwo państwa, no to jest niemożność, brak zdolności do obsługiwania długu zaciągniętego za granicą i de facto to pokazuje, jaki stopień jest relacji tak naprawdę między Białorusią a Rosją, bo to, że właśnie białoruska gospodarka nie zbankrutowała, czyli nie okazała się niewypłacalną, jest zasługą, no w cudzysłowie, Rosji, tak, która jest obecnie tak naprawdę, Rosja jako państwo, ale również rosyjskie banki są jedynym nabywcą obecnie białoruskich obligacji państwowych, mam na myśli tych dominowanych w euro i jeżeli by nie rolowanie tego długu i kolejne pożyczki od Rosji, no to de facto Białoruś musiałaby wdrażać bardzo duży plan naprawczy i wtedy sytuacja byłaby rzeczywiście tragiczna, natomiast tą stabilność finansową zabezpiecza Rosja i de facto tak długo, jak Rosja będzie chciała finansować Łukaszenkę, no to do tego stopnia nie będą te reformy przeprowadzane. O białoruskich paradoksach gospodarczych opowiadał nam Andrzej Szurek, autor wideobloga Ze Wschodu. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję również.